Witam Was dzisiaj w Łomnicy. Odbywa się dzisiaj kiermasz wielkanocny w ostatni weekend marca. Przypominam też o zmianie czasu z zimowego na letni czas. Wszystkie kiermasze i jarmarki cieszą się popularnością. Natomiast połowa ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają na te jarmarki, to są Polacy, a druga połowa to są obywatele Niemiec. Nie ma gdzie zaparkować. Na kanale był już filmik na temat transportu publicznego w gminie Mysłokowiec od 1 stycznia. Ktoś chciałby dojechać na ten kiermasz autobusem, bo nie ma gdzie zaparkować, lub po prostu nie ma samochodu. No właśnie, nie ma takiej możliwości dojechać ta osoba tutaj na kiermasz. Dlaczego? Bo gmina oszczędza, bo budżet gminy nie jest z gumy. Decyzja oczywiście absurdalna i też się z tą decyzją nie zgadzam. Ewentualnie jak ktoś by chciał dojechać na ten pałac Łomnica, na ten kiermasz, to chyba jedyną możliwością jest pojechać zastępczą komunikacją kolejową, która odbywa się na odcinku Jelenia Góra Janowice Wielkie, do Wojanowa, wysiąść przy pałacu Wojanów, to się tam gdzieś znajduje, i wrócić się. Niedawno też było o tym, że mają niektóre kursy w dni robocze likwidować i je przekładać na soboty, niedziele i święta. Ale póki co cisza. Ja jeszcze raz zachęcam Was do podpisania petycji w sprawie wykluczenia komunikacyjnego gminy Mysłokowice i innych miejscowości, które do tej gminy należą. Nie jest źle. Dlatego, że tak do końca nie jest źle, dlatego że do Łomnicy i tak będzie można dojechać na kiermasz, gdy zostanie przywrócony ruch kolejowy na linii Jelenia Góra Mysłokowice. A póki co, jak ktoś niestety nie ma samochodu, to przez absurdalną decyzję gminy musi wysiadać na osiedlu łomnickim i podejść pieszo. Lub, tak jak wspomniałem, jechać komunikacją zastępczą na pałac Wojanów i wysiąść i się wracać kawał. Pozdrawiam.